Siema moi mistrzowie, pozdrawiam was dziś nie z Nieszawy, bo chwilowo jestem na wycieczce w miejscowości Koło. Zresztą pozdrawiam wszystkich mieszkańców Wielkopolski, a w szczególności mieszkańców Koła. Zawsze mnie ciekawiło, czy ktoś mnie z tego miasta ogląda. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. No i dziś kolejny odcinek z cyklu moim zdaniem. Dziś powiem, co sądzę na temat tak zwanych shortsów, czyli krótkich filmików, w których pokazujecie swoją twórczość, jakieś tam krótkie historie z waszego życia, czy po prostu jest to krótki filmik, w którym który wrzucacie na swój kanał. Powiem tak, ja nie jestem fanem shortsów, a wiecie dlaczego? Zaraz wam to wytłumaczę. Ja lubię oglądać dużo YouTube'a. I nie ukrywam, że jeżeli ja subskrybuję około 900 kanałów i teraz jeżeli na połowie z nich mam wejść tylko po to, żeby obejrzeć kilka sekund filmu, to trochę to czasu niestety zajmuje. A ten czas mógłbym na przykład przeznaczyć na obejrzenie jednego dłuższego filmu, na skomentowanie czy zajęcie się jakimś innym zadaniem, czy skomentowaniem, czy nagraniem na nowego filmu. Tak więc moim zdaniem shortsy, nie jest to, po prostu są od tego TikToki i inne. Wiem, że nabijają wyświetlenia, wiem, że dla wielu to jest okazja na wybicie się, no ale tak jak mówię, no jeżeli ja subskrybuję dużo kanałów, no to dla mnie wejście na jeden, żeby tylko obejrzeć kilkasekundowy film, no to dla mnie jest trochę strata czasu, no nie bój mi się tego powiedzieć. Wiem, że bardziej lubię oglądać dłuższe filmy, co prawda takie do max, najlepsze są moim zdaniem max do 10 minut. Dłuższe też, nie mówię, że nudzą, ale po prostu no, nie zawsze jest czas obejrzeć, nie? A shortsy, no to wchodzisz na kanał tylko po to, żeby obejrzeć kilka sekund, no to trochę mija się to z celem, bo moim zdaniem właśnie po to się wchodzi na YouTube, żeby obejrzeć jakiś kawałek dobrego kina, czy tak jak wcześniej powiedziałem, zobaczyć jakie jest, co się tam dzieje w waszym życiu, nie? Które chcecie pokazać innym. No a tutaj przez te kilka sekund, no może się niektórym udaje pokazywać jakieś ciekawe wydarzenie z życia, no ale no tak jak mówię, no trzeba po prostu, jak ja obserwuję dużo kanałów, no to trochę jest to dla mnie męczące i no i trochę mija się z celem tego komentowania. Zresztą jak skomentować film, który trwa kilkanaście sekund? Nie wiem. Może dla niektórych to jest proste. Dla mnie no to, nie mówię, że to jest trudne, ale trochę się mija z celem. No. Także pozdrawiam wszystkich z Wielkopolski, z Kujawsko-Pomorskiego, no i oczywiście z całej Polski także. Trzymajcie się, cześć!